gadu, cały czas tutaj montujemy ten track. Chodź Filip, a tu proszę, mieniak tęczowiec. Pomocnik przyleciał. Pomocnik. No i założyliśmy już na szyny. Ta konstrukcja nie spadnie z szyn. Położyliśmy tutaj dechę i po prostu postawiliśmy to w pionie i pojechało nam to z tej dechy równiutko na te szyny. Kto to wymyślił? Ja. Cię prezentuję ten spalinowy. Zobaczymy teraz go w działaniu. O! No, odpala bardzo ładnie, bez problemu. Bateria jest naładowana, akumulatorek. No i po prostu praktycznie trzeba zalać olej silnikowy, benzynę i odpalamy po prostu ze stacyjki. Dobra, wszystkie płyny zalane, także najważniejsza rzecz to oczywiście olej do tutaj miski olejowej, olej po prostu, w którym pracuje silnik, benzynka i woda do piły, do chłodzenia i jak gdyby smarowania piły. No i dobra, i spróbujemy to odpalić. Jest sprzęt wyposażony w rozrusznik. Mamy tutaj stacyjkę. Tu trzeba pamiętać, żeby ten awaryjny wyłącznik był odbezpieczony. O, czyli w pozycji takiej do przodu. No i tyle. Sanie na początek, wiadomo, potem trzeba odpuścić i próbujemy. Off, on i start. Przed następnym startem trzeba tą stronę, żeby to odbezpieczyć. Jest to taki ogólnie wyłączanie i też bezpieczeństwo, prawda? Szybko, gdyby się coś działo, rozłączamy. Dobra, i spróbujemy sobie poradzić z takim oto drobniutkim, malutkim kawałeczkiem, który zasłania piłę. W obwodzie ma prawie 2 metry, 1,80 m. Tu od tej grubszej strony, od cieńszej strony to ile on tam miał? 1,60 m. Także taki sobie kawaluncik i zobaczymy, jak on nam tutaj się uda. No, parę latek to drzewo rosło. Brzoza. Brona BHP musi być. I zbierzmy sobie, jaka to była szerokość tutaj tego cięcia. 44 44, a w najszerszym 45 tu ma. Jak widzicie, jest to prościutko. Dobra, czyli tutaj balik miał w najcieńszym 44, w najgrubszym 50 50, a maksymalnie tu można chyba 64, tak,
maksymalną szerokość to 64, a wysokość to 80 cm. No i tutaj kawał brzozy został w tej chwili rozpłatany. Brzoza nie należy do jakichś bardzo miękkich i łatwych do cięcia rodzajów drewna, także myślę, że taki teścik spokojnie tutaj to przeszło. Ale zobaczcie jeszcze jedną rzecz, jak jest to równo, jeśli chodzi o płaszczyznę ucięte. Cyk. Proszę bardzo. Krawędzióweczka. Tak to wygląda. Słuchajcie, jeszcze chciałem taką rzecz pokazać. Zostałem tu poproszony o przecięcie takich dębowych dyli, które no miały grubość, zaraz sprawdzimy, miały grubość 5 cm, żeby to, one były niezbyt proste, no wiadomo, to gdzieś się leżało i po prostu dość są długie i patrzcie. Dało się to spokojnie przykroić na pół. O, w ten sposób. Także myślę, że fajnie. Te kawałeczki były piękne. No naprawdę, można sobie czasami, no trafia się okazja na jakieś piękne kawałki drewna. No i zobaczcie, ty. Coś pięknego. Wspaniałe blaty powstaną, myślę. Jak to jest szerokie, przy takich szerszych wiadomo, no troszkę wolniej trzeba jechać, żeby po prostu no, nie nadwyrężać sprzętu. No i silnik jest na dotarciu, także nie gnałem za bardzo. No 53, tu 50, a tu 46. Także taki oto, no piękne jest. I przede wszystkim no, chodzi o to, że to równo tnie, no nie? Patrzcie. Przylega po całości. Czy w tą, czy w tą, mamy równo. Ustawiłem na 5 cm. Proszę bardzo, 5. Ta strona. Bliżej brunot. Widać ostrość? Teraz tu. Dobra. I teraz. Pyk. I też jest piąteczka. Także i równo, i trzyma wymiar.
To jest też zasługa oczywiście dobrego, dobrej taśmy, dobrego ostrza. No i też odpowiedniej mocy silnika, no i stabilności całej konstrukcji. Także spokojnie można takie nawet do 50-55 cm, a przy odpowiednim tam obracaniu szersze nawet jeszcze kawałki kroić. Akurat modelu jest fajnie rozwiązane z tą wodą, która no, chłodzi piłę, że nie cieknie to cały czas, tylko cieknie wtedy, kiedy pociągniemy linkę gazu. Nie wiem, czy to widać. O, teraz się będzie przesuwać, prawda? Więc jest tam takie odłączanie tego. Nie cieknie po prostu cały czas. Słuchajcie, więcej szczegółów na temat piły ustawiania i innych jakichś tam elementów związanych z tym cięciem jest w filmie o traku elektrycznym, a tutaj tylko pokazałem jak gdyby rzeczy dotyczące tego spalinowego, natomiast już nie było tego jak ustawiać tutaj to te szyny, jak tam regulować piłę, bo to wszystko jest w filmie o traku z silnikiem elektrycznym. No, zobaczcie, piękne. Brzozowe. Takie się udało ukroić. Takie piękne tutaj się udaje wykroić, że naprawdę, że nie mogę.